Za nami wyjątkowe spotkanie dla wyjątkowych kobiet, czyli dla wszystkich pań. Znakomita frekwencja i zadowolenie przedstawicielek płci pięknej uczestniczących w kolejnej edycji Festiwalu Kobiecości sprawiły, że organizatorkom uśmiech nie schodził z twarzy. To jest wyjątkowy czas, który mogą spędzić w ciągu jednego dnia. Dzieje się wiele ciekawych rzeczy, mogą się wiele rzeczy nauczyć, zrelaksować się, wygrać wiele wspaniałych nagród i poznać ciekawe osoby. A przede wszystkim są ze sobą. Są ze sobą, robią coś dla siebie, a o to chodzi. Ta edycja zatytułowana jest Siłą Kobiecości. Świętujemy setną rocznicę nie tylko odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również nadania praw wyborczych kobietom. Ogromną atrakcją festiwalu jest coroczna jedna metamorfoza na żywo. Laureatka konkursu pod nazwą Siła Metamorfozy przechodzi u nas dzisiaj metamorfozę na żywo. Oddajemy ją w ręce najlepszych specjalistów. Świetnego fryzjera, świetnej wizażystki. Dostaje mnóstwo prezentów w postaci pięknego stroju, nowych butów, ale przede wszystkim, tak jak i sama podkreślała, jest to taka metamorfoza psychiczna, czyli budowanie siły od wewnątrz. Wśród propozycji tegorocznego festiwalu znalazły się również wykłady, które uczestniczki oceniły bardzo wysoko. Pierwszy o tym, jak kupuje mózg, był wyjątkowo chwalony. Sam wykład na pewno bardzo ciekawy. Zwróciłam również uwagę na formę przekazania, ponieważ sama teoria, prawda, to jest też coś, co możemy przeczytać w poradnikach, usłyszeć na innych szkoleniach, przeczytać w książkach. Natomiast sama forma przekazania wiedzy na pewno była jak najbardziej skierowana do kobiet, przedstawiona właśnie w takiej formie, która jest przystępna, zrozumiała. No i mam nadzieję, że nie tylko ja, ale i inne uczestniczki festiwalu wyniosą z tego coś dla siebie. No może będę bardziej, będę bardziej wszystko przemyśliwać. Każda z uczestniczek była zachwycona zarówno formułą, jak i treścią imprezy. Niezależnie czy przyszła tu jako sponsor, jako instruktor, czy też przywiodła ją tu po prostu babska ciekawość. Tutaj możemy coś dla siebie znaleźć. Nie tylko kosmetyki, nie tylko kawę. Możemy też znaleźć samoobronę, jak się posługiwać. To będzie pokazywane wkrótce, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Mam nadzieję, że kobiety wyniosą coś z tego, bo czasy są jakie są czasy. Kobiety tym bardziej są narażone, czy to w autobusie, czy na ulicy, czy gdziekolwiek. Myślę, że każdy, tak jak ja, wyniesie stąd wiele, wiele dobrego. Bardzo podoba mi się sama formuła festiwalu. Na każdym festiwalu byłam uczestniczką, natomiast w tym roku po raz pierwszy jestem również sponsorem jednej z nagród. Podczas festiwalu, prócz metamorfozy i cieszących się dobrymi recenzjami wykładów, panie miały okazję zapoznać się z produktami adresowanymi do kobiet, uczestniczyć w degustacjach, poznały podstawowe sposoby obrony przed agresją, zjadły też wspólny lunch. Wszystkie jednak bez wyjątku, po mile spędzonym dniu uznały, że być kobietą to fantastyczne. Bardzo przyjemne być kobietą. Dla mnie jest przyjemne. A w czym tkwi istota kobiecości? Ważniejsze jest wnętrze czy powierzchowność? Opisują nas, zwracają na nas uwagę tak jak na książkę, czyli patrząc na okładkę, a nie to, co mamy w środku. Moim zdaniem ważniejsze jest to, co mamy w środku, z zewnątrz upiększając się, my kobiety, okej. Proste, prawda?